cześć, witam Was 1 grudnia. No jest co prawda jeszcze ciemno, więc tutaj włączyłam wszystkie światła, żeby była dobra widoczność. Godzina 6:20, no już się ogarnęłam i czas teraz najwyższy, aby otworzyć kalendarz adwentowy. Szczerze powiedziawszy, w tym roku jakoś mało się przygotowałam do grudniowych filmów. No ale totalny luz, zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarz, to już mi się znudziły te kosmetyczne i miałam żadnego nie kupować, bo to jest tak, że połowę się użyje, połowę później trzeba wyrzucić. Przynajmniej w moim przypadku to się nie sprawdza, także z racji, że obydwoje z Kubą lubimy sobie odpalić świece, to zdecydowaliśmy, że kupimy sobie taki wspólny kalendarz z Yankee Candle, który na pewno będzie przez nas używany. Tutaj jest taka kartka. Szukamy jedyneczki. O, jest, widzę. Coś małego będzie. No i mamy taki tea light. Tylko szkoda, że nie pisze jaki to zapach, bo naprawdę spoko pachnie. No ale jest cała rozpiska tego, co w kalendarzu znajdziemy, więc po prostu będę musiała sobie tam patrzeć. Pewno z tyłu może za. Czekajcie. Jednak nie do końca się w tym łapię, także będę musiała znaleźć w necie opis i tam pewnie poznam wszystkie zapachy. Później chyba będą już same takie tea lighty, tylko raz mamy takie szkło i właśnie w następnych okienkach będą te mini wkłady, ale są też większe takie świece. W ogóle jak tak teraz sobie jeszcze raz powąchałam, to mam wrażenie, że to jest to clean cotton, coś takiego. No bardzo podobnie pachnie, a miałam kiedyś wosk właśnie o tym zapachu. Tak mi coś świta, ale pewna nie jestem. Clean cotton? Dobrze mówię? Ja to sprawdzę. Cześć, Dabiś. Daba. Co tam? Pierwszy raz vlog masy z Dabulną. No daj łapeczkę. No super. Mądra. Ja właśnie wróciłam z pracy i będę szybko robić obiad. Warzywa na patelnię z przyprawą orientalną. To jest w ogóle nasze ulubione danie. Do tego jest makaron ryżowy, sos sojowy, dużo sosu sojowego. No i troszkę imbiru. To wszystko razem tworzy niesamowity efekt. Także już działam, bo jestem mega, mega głodna. Już warzywka prawie gotowe, a makaron się gotuje w termomiksie, więc zaraz wszystko będzie. Naprawdę jest to mega szybki obiad. I tutaj w szklance wymieszałam wodę z pół łyżki mąki ziemniaczanej, skrobi ziemniaczanej. No i do tego dużo sosu sojowego plus szczypta imbiru i czosnku, też takiego suszonego. No i to teraz będę wlewać do tych warzywek i ładnie się wszystko zagęści. Chwilkę trzeba podgotować i za chwilę będzie właśnie taki gęsty sosik. O, już widać jak się zmienia. No i proszę bardzo. Gotowe. Cześć, witam Was oficjalnie w pierwszym vlogmasie. Nie wiem, kiedy to minęło. Odzywam się dopiero tak naprawdę teraz i pokazuję, bo w sensie odzywać to się odzywałam wcześniej, ale nie miałam czasu tak naprawdę rano się pokazać. Zresztą też było ciemno, bo zaczynałam dzisiaj od 7. Wiele się nie zmieniło, bo wróciłam, a znów jest ciemno. Taki urok już tej pogody. A ten szatan cały czas mnie gryzie. Dlaczego mnie gryziesz? Pokaż się tutaj. Twoje pierwsze vlogmasy, Dabi. Jutro będziesz kąpana z tej okazji. Nie no, jest kąpana regularnie, raz na 2 tygodnie, bo po prostu innej opcji nie ma, żeby z tym diabełkiem wytrzymać, nie? No. Dobra, jak ja tutaj tak będę siedziała, to ona będzie mnie gryzła i nie da mi świętego spokoju. Więc przejdźmy teraz do dekoracji świątecznych. Razem zobaczymy, co tam w tym pudełku jest, bo tak naprawdę niby co roku to samo, ale jednak już nie pamiętam. I co jeszcze? Aha, kupiliśmy, w sumie chyba to jest jedyna dekoracja świąteczna, dodatek taki w tym roku, to
pościel świąteczna i ta jest akurat z Homely. Udało nam się trafić też na fajną promkę na Black Friday, więc naprawdę korzystnie wyszła, ale jest super. Jak moja mama zobaczyła ją, to od razu poleciała i też sobie kupiła. Także zaraz Wam wszystko pokażę. Może najpierw pokażę Wam pościel, bo mam już tutaj przygotowaną. Jak tylko Kuba wróci, bo pojechał do barbera, to będziemy razem zakładać. No ale jest cudna, no patrzcie, jakie tutaj są obrazeczki, jak będzie na całości, to też jeszcze Wam pokażę. No i materiał mega, mega milutki. No nie wiem, w kamerze to raczej tego nie oddam. A tutaj standardowo dwa pudełka z dekoracjami. W jednym są choinkowe plus jakieś, które się nie zmieściły do tego. Wczoraj coś tutaj patrzyłam. No i w zasadzie tak, w czerwieni to ja nic za bardzo nie chcę. No może w korytarzu pójdę w czerwień, żeby jednak wykorzystać te elementy. Tutaj bardziej właśnie jakieś drewno, złoto, czyli tak jak w tamtym roku szłam w zieleń i tak będzie też w tym. Właśnie poszewki muszę wyciągnąć, bo też już były wyprane w tamtym tygodniu, żeby wszystko, wiecie, było przygotowane. Chociaż tak jak, nie wiem czy to wspominałam w końcu, że jakoś w tym roku nie przygotowałam się do tych vlogmasów. Tak naprawdę nie wiem, kiedy mi to minęło. I wczoraj na szybko Wam montowałam przegląd świąteczny, żeby dzisiaj coś się właśnie tego 1 grudnia pojawiło na kanale. No ale tak to już czasem po prostu bywa, jak za dużo wszystkiego na głowie i cały czas tylko praca, dom, nudne życie. No ale tak, więc chociaż tyle urozmaicenia w tym moim życiu, żebym sobie te dekoracje piękne powyciągała. No i będziemy zaraz działać. Muszę najpierw to wszystko sobie poukładać i wtedy stwierdzę, co gdzie kładę. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy mi tutaj czegoś jeszcze nie brakuje. Wiem, że w kuchni na pewno mam tam choineczkę jeszcze szklaną. Tutaj w szafce mam ten światełka. Więc zaraz jak to rozłożę, to będę patrzeć. Mniej więcej wiem, co gdzie w tamtym roku kładłam. Także ewentualnie będę szukać, gdzie jeszcze mam pochowane. I tutaj jeszcze choineczki. No a tu już przygotowałam wszystkie poszewki, to muszę zaraz wziąć golarkę i obrać, bo chyba ją daję na korytarz, tak mi się wydaje. No właśnie na korytarzu zrobimy takie mini akcenty czerwone, a tutaj wszędzie będzie zieleń, beż. No myślę, że będzie naprawdę pięknie. O, znalazłam teraz świece, które kupowaliśmy w Sinsay'u. Jedna i druga świąteczna. No i jeszcze tutaj wianuszki. Dwa na drzwi i do korytarza. Także myślę, że jeszcze będę tutaj cały czas coś wynajdywać, bo ja mimo, że raczej staram się segregować właśnie do tych pudełek, to jednak faktycznie czasem się zdarzy, że coś się nie zmieści i gdzieś tam indziej upycham. Także będziemy w trakcie szukać. Pasowałoby chyba baterie kupić lepsze. Zaraz Kubie napiszę, że jak będzie wracał, to żeby kupił. Przyszłam tu do łazienki i trochę kombinuję. Też bym jakiś akcent dołożyła, tam za chwilę Wam pokażę. Natomiast no trochę wolno mi to wszystko idzie, bo jakoś nie mogę dojść do ładu i składu. Ale tak sobie pomyślałam, że coś tutaj na tym parapecie czerwonego i będzie tak ładnie ze sobą współgrać. Nie chcę za wiele, tylko takie akcenty. Więc na razie to zostawię i za chwilę się zastanowię, jak jeszcze na korytarzu dołożę jakieś ozdoby. Można powiedzieć, że jeden pokój już skończyłam. Jutro będzie odkurzany, bo tutaj wszędzie kładłam te dekoracje, to się posypał jakiś brokat i tak dalej. No ale ten pokój jest gotowy wstępnie. Ja Wam na pewno później jeszcze dogram już tak, jak to wygląda
Może z zapalonymi światełkami, bo Kuba ma kupić jeszcze te baterie. Ale tak jak mówię, naprawdę schodzi mi strasznie długo. Nie mogę się ogarnąć tutaj. Natomiast w przeglądzie sklepowym, który dzisiaj pojawi się na kanale, mówiłam Wam, że mam takie poszewki, bo pokazywałam, jakie są w tym roku w Pepco i tam jest napisem Joy i jest, a może też serduszko, kurczę, już nie pamiętam. Natomiast ja kupiłam w tamtym i one wyglądają w ten sposób. Troszkę się różnią, ale ogólnie bardzo są podobne, więc jak czegoś podobnego szukacie, to w Pepco teraz znajdziecie. Też szczerze powiedziawszy, pewnie też są z Pepco, ale też z tamtego roku. No, w sumie tutaj na stole wtedy były takie żywe gałązki, ale powiem Wam, że z tego mi się tak strasznie sypie, że w tym roku sobie po prostu daruję. Położyłam tutaj tylko taką choineczkę, w której są podkładki pod kubeczki. Świecę Sinseya, taką typowo świąteczną, zielono-złotą. I w zasadzie mam praktycznie takie same poszewki. Myślałam, że je tutaj położę, ale jakoś te mi po prostu bardziej pasowały, a tamte pójdą do tamtego pokoju. Niemniej jednak wszystko i tak do siebie pasuje. No i tutaj takie gałązki, to też kupione kilka lat temu. Chyba miało dodatek jeszcze czerwieni, ale wyrwałam i w łazience znów dołożyłam trochę tej czerwieni. Także tutaj wygląda to tak. Aha, no i z kalendarza dzisiejszego świeczuszka. Tak sobie codziennie pewnie będziemy odpalać. Na parapecie w zasadzie wiele się nie zmieniło. Dołożyłam też świece, bo my z Kubą bardzo lubimy i naprawdę co wieczór odpalamy. Także tutaj jest taka, też Sinseya. Nasza piękna monsterka, którą kupiliśmy na Festiwalu Roślin i naprawdę jakość jest faktycznie zadziwiająca. Kiedyś kupiłam taką w Obi, to od razu mi uschła, a ta rośnie jak szalona. Bardzo się z tego powodu cieszę. Muszę tylko kupić taki mini patyczek, żeby ją tutaj podwiązać. No i choinka, która w nocy robi rewelacyjny efekt. W sensie, no teraz jak jest ciemno, jak później właśnie Wam pokażę, jak zgaszę, to zobaczycie. Ona po prostu, znaczy w sensie te gwiazdki się odbijają dosłownie wszędzie i tak kombinowałam, w jakim miejscu będzie najlepiej. Także zobaczymy. Chciałabym, żeby te gwiazdki były widoczne, jak się odbiją. Włączyłam już światełka w tle. Zawsze to inaczej wygląda. Tutaj też zawsze były takie świeże gałązki i być może one się pojawią, ale gdzieś bliżej świąt. Chyba, że jutro właśnie mi się zachce, to poproszę Kubę, żeby tutaj w sumie kilka gałązek może takich żywych uciął. No dobra, może do tej buteleczki włożę te świeże i wymienię jeszcze przed świętami. Natomiast na stole na pewno nie będę tego robić, bo zbyt bardzo się z tego sypie. No i w sumie tutaj pojawił się taki jeden akcent złoty. Powiem Wam, że poszłam w tym roku chyba w mega minimalizm, patrząc na poprzednie lata, jak zdobiłam wszędzie, ale jakoś mi się tak zachciało jednak delikatne akcenty i wydaje mi się, że lepiej to wygląda. Wiadomo, święta Bożego Narodzenia wiążą się z takim przepychem faktycznie, ale kurczę, no jednak tutaj takie mini akcenty jakoś bardziej do mnie przemawiają. No a pod telewizorem koniec końców zmieniałam tutaj kilka razy, no ale zostawiam w ten sposób, że są te ramki, które były. Na środku są choineczki, które świecą i dwa domki. Ten jest Dilza i w ogóle kosztował 7 zł. Jest mega, bardzo mi się podoba. A ten, no przypuszczam, że pewnie z Pepco, ale z tamtego roku. No więc mamy już takie dwa domki i fajnie to wygląda razem z tymi choineczkami. Jeszcze taka nowa ozdoba, nasz iRobot Roomba. Jak widać, wszystko omiata, więc żadnych okruszków u nas w domu nie ma, a jak są, to zaraz na pewno ich nie będzie. Dobra, może tamten pokój po prostu zostawię na koniec, a pokażę Wam to, co jest zrobione, czyli tutaj w korytarzu. I też minimalistycznie po prostu pojawiła się choineczka z akcentami czerwonego i takie autko. Nie wiem, jak to jeszcze ułożę, no ale tak mniej więcej po środku. I tutaj jest taki bieżnik, który ma frędzelki na końcu. Jeżeli chodzi o ścianę, to zawiśnie tutaj ten oto piękny wianuszek, tylko że no, odpadł mi ten hak i musiałam zrobić nowy. Także no, w sumie mogłabym spróbować może go już powiesić, ale obstawiam, że spadnie.
No dobra, na razie mamy to, ale zobaczymy rano, czy nadal będzie w swoim miejscu. No od razu z tym akcentem dużo lepiej ten kącik wygląda. I z drugiej strony w zasadzie dołożyłam tylko te poszewki. Jedna jest ta jasna ziska, nie wiem, 2 lata temu kupiona z akcentem właśnie czerwonym. No i taka, ta jest chyba z Pepco z tamtego roku, a tutaj zostało jak miało być. Wolałabym zdecydowanie akcenty samej zieleni, ale może wypracuję sobie to w kolejnym roku. Na razie jest tak jak jest. Tych czerwonych też mam trochę, więc szkoda mi znów ich nie wyciągać. Także to jest takie rozdarcie trochę emocjonalne. Zacznijmy w drugim pokoju od łóżka. Tak wygląda pościel w całej okazałości. Bardzo mi się podoba, naprawdę mega to wygląda. Tutaj poduszeczki. Właśnie przebraliśmy przed chwilą całą z Kubą, więc no już można się zachwycać. Zaraz tutaj nałożę narzutę poduszki, żebyście też zobaczyli, jak to będzie wyglądać tak na co dzień. Dobra, i teraz pokażę Wam już cały tutaj pokój, jak wygląda najpierw zaświeconym światłem, a zaraz zgaszę. Więc tak, tutaj na tym stoliczku położyłam taką ozdobę, którą też już mam od kilku lat, z Biedronki bodajże. Mega mi się ona podoba. Ma tutaj dodatek juty. No pięknie wygląda. Tylko że ona oryginalnie ma bardzo mało tych światełek, więc owinęłam jeszcze takim łańcuszkiem LED-owym i od razu lepiej to wygląda, więc jak będziemy sobie też tutaj leżeć, oglądać telewizję, to też będzie taka mini choineczka sobie świecić. Poduszki, ten sam zestaw w sumie jak co roku, więc zostały beżowe z IKEA, później mamy Home & You, te są z Pepco i one mają z drugiej strony napis taki, ale ja używam właśnie tej zielonej strony, bo mi ładnie tutaj z tymi poduszeczkami, co mają gałązki, się tak, wiecie, zgrywają. No i dodatkowo jeszcze ta biała też została, bo ona znów pasuje do tamtych białych. No tutaj możecie zobaczyć, jest godzina 20, także już 4 godzina za mną i naprawdę nie mam sił. A kuchnia to chyba będzie albo dogram jutro, albo w kolejnym filmie. Tu mamy takiego reniferka drewnianego i w zasadzie, jeżeli chodzi o parapet, to jeszcze pojawiła się taka ozdoba, czyli taki napis drewniany Xmas. No i ten łańcuch LED-owy, my tutaj w sumie rzadko go odpalamy, ale pomyślałam, że jak będę sobie robiła makijaż, to po prostu będę sobie właśnie tutaj rano włączać, bo zazwyczaj jak się maluje, to jest jeszcze ciemno. Tutaj mam kosmetyki do makijażu i aktualnie tak wygląda moja toaletka, czyli krzesło przy parapecie. No ale jakieś tam tymczasowe rozwiązanie jest. Monsterka też dostała delikatne oświetlenie. Także co, może już Wam pokażę po prostu przy zgaszonym świetle.